Witajcie moi kochani. Dziś chciałam się z wami podzielić taką wizją, którą dostałam od Brzozy, czyli to, co wam przeczyta, pochodzi od świadomości Brzozy. I pierwszy znalazłam się w lesie, więc widziałam wszystko bardzo dokładnie i panował tam taki bezruch i zapytałam, czy coś jest nie tak, czy zaczęłam zadawać w ogóle pytania, dlaczego tak jest. Nie uzyskałam żadnych odpowiedzi. Widać, że drzewa, bo tam były generalnie dwa gatunki drzew, były brzozy i czarne sosny. Także te gatunki teraz bardziej są takie, można powiedzieć, aktywne. One ściągają bardzo w bardzo dużych ilościach energię, która pochodzi z kosmosu. I te drzewa po prostu są w takim bezruchu i one nie wiedzą, co zrobić. W takim naszym sensie po prostu stoją i obserwują. I w każdym bądź razie ja tutaj przeczytam parę zdań, które dostałam. I pierwsze zaczęła Brzoza mówić. Bardzo dużo mi przekazała wczoraj. Tutaj to jest takie drzewo, że jeżeli mam mirę, drzewo, które rośnie w Afryce, to jest tak poniżej, bardziej poniżej Egiptu, Oman, dokładnie mówiąc, to to drzewo mira rozprzestrzeniło się w Afryce i można powiedzieć, że mira to jest taka królowa Afryki. Mira w swojej strukturze energetycznej albo swojej świadomości to jest taka zamknięta struktura. Ona ma więcej informacji niż można powiedzieć cały internet. Tak ładnie mówiąc. Natomiast brzoza za tak porosła, można powiedzieć, całą Europę. Nie wiem jak w Stanach, bo nigdy w Stanach nie byłam. I tutaj brzoza miała zupełnie inne zadanie. Tutaj brzozę nazywam królową Europy i brzoza zaczęła po pewnym czasie, a też mi przekazano, że brzoza to jest takim jednym z pierwszych drzew, które przyszło na Ziemię miliardy lat temu z czystą świadomością. I to drzewo, jak się znalazło na Ziemi, jak już się, można powiedzieć, zakotwiczyło, zagruntowało i zaczęło się rozrastać, te drzewa w bardzo krótkim czasie zaczęły pobudzać świadomość innych drzew. To jest to, co mi przekazano. I wczoraj mi powiedziano, to już musiało być naprawdę w nocy, ale już nie wiem dokładnie godzina, no między 12, pierwszą, może drugą. Czas, jeżeli cenę wizję, czas nie istnieje, więc to jestem taka zawieszona. I też Joseph powiedziała, że pierwsze katedry były zbudowane z drzew. I może jeszcze istnieją w Europie, na pewno istnieją. I ja się zapytałam, bo nagle znalazłam się w takiej drewnianej katedrze. I to drzewo mi powiedziało, że pierwsze katedry były budowane z brzózek. I ja zapytałam się, ale dlaczego? Więc pokazano mi, że jeżeli ludzie wchodzili do takich małych katedr, bo one były małe, to wtedy, gdy się modlili, wszystkie belki, które były, nawet i są, one zaczęły, można powiedzieć, zaczęły tak się ruszać delikatnie, czyli zaczęły nadawać taki rytm. I to było złączenie naszej świadomości, świadomości drzew oraz ziemi. A ten rytm był złączony ze świadomością ziemi, także to było coś niesamowitego. Także tutaj właśnie to jest jakby takie nadanie ziemi, przekazanie przez drzewa, przez brzozy, przez ludzi takiego rytmu serca, który odbijał się albo zapamiętywany był przez świadomość ziemi. I tutaj wierzba, jak my nazywamy wierzbą, ale ten gatunek drzew nazywa siebie matką naturą. Okay? I teraz właśnie jest taki układ gwiazd, który powoduje, że
ta świadomość brzozy zaczyna się rozszerzać i tym sposobem przez drzewa ta świadomość, czyli tam rozszerzenie świadomości zaczyna być, przechodzić na nas ludzi i w tym następuje takie złączenie nas, oczywiście te osoby, które są gotowe, złączenie nas z naturą, nie? I te, ja się zapytałam, no dobrze, ale przekazujesz mi wiedzę, a to drzewo powiedziało, że nie, nie, ty tego nie rozumiesz, ja nie przekazuję ci wiedzy, ja przekazuję ci moc, więc nie wiem, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. I tak to, takie krótkie zdanie, to miałam, notatki czytałam, bo to było naprawdę dużo. W każdym bądź razie tylko to wam chciałam przekazać i jak będę jeszcze mieć inne wiadomości od drzew, też zrobię filmik. Także dziękuję za wszystkich subskrybentów, za bardzo ciepłe, fajne komentarze. Dziękuję wam, że się filmiki podobają i do usłyszenia niedługo. Dziękuję, wszystkiego najlepszego, pa pa!